Białostoczek to bardzo specyficzne i wyjątkowe w związku z tym miejsce, ponieważ tak naprawdę w tej miejscowości oprócz naszej szkoły, kilku zakładów przemysłowych wokół i dwóch bloków nie ma zupełnie nic. Mam na imię Małgorzata, pracuję w szkole podstawowej imienia Wspólnoty Polskiej w Białostoczku. Jest to niewielka osada, znajdująca się niespełna 12 km od Białegostoku, należąca do gminy Zabłudów. Nasza szkoła znajduje się w budynku po dawnym przedsiębiorstwie obsługi maszyn rolniczych. Dzieci z naszej szkoły dowożone są z różnych wsi, z terenu gminy. W związku z tym nie mają możliwości przebywania ze sobą poza szkołą. Dlatego już od wielu lat organizujemy biwaki. W tym roku nasz biwak ma artystyczny wymiar i bierzemy udział w projekcie. Zdecydowaliśmy się na udział w projekcie, ponieważ uważamy, że sztuka jest czymś, co przede wszystkim łączy, co pozwala na wspólne działanie i przede wszystkim sztuka pobudza wyobraźnię dzieci i pokazuje im, jak w twórczy sposób można być razem. Jak można się bawić przez sztukę, ale też się uczyć, ustalać wspólne zasady, wykonywać wspólne zadania i wspólnie spędzać czas. Wspólna praca, wszystko wspólnie. Rozumiecie, o co chodzi? Mam na imię Arek, a mój pseudonim artystyczny to Pasożyt. Jesteśmy w tym momencie w Białostoczku na tle szkoły, z którą z uczniami współpracowałem, z Gosią Rusiłowicz. W projekcie, który dzieciaki nazwały Kreolandią. Czemu akurat Kreolandia? Wpadliśmy z Gosią na taki pomysł, żeby dzieciaki, które są z różnych klas, czwarta, piąta, szósta i siódma, żeby założyły jakąś swoją społeczność, którą one razem ustalą te właśnie zasady pomiędzy sobą, po to, żeby one poczuły trochę tą możliwość jakiegoś realnego wpływu na rzeczywistość, w której są. Jednocześnie z jednej strony jest to szkoła, której oni są uczniami, ale z drugiej strony oni mają wpływ na te swoje otoczenie. Zasady i obowiązki wymyśliły dzieci. Na pierwszym miejscu zapisały wspólne działanie. Było to dla nich bardzo ważne i wspólne spędzanie czasu. Ale zaraz potem pojawiły się takie zasady jak nie robienie sobie przykrości, wspólne ustalanie różnych rzeczy, pomaganie sobie nawzajem. Więc można powiedzieć, że nasza Kreatolandia to jest taka jedna wielka wspólnota artystyczna. Zainicjowanie tej Kreolandii jest po to tylko, żeby oni mogli do niej dopinać jakieś swoje idee, jakieś pomysły, które już będą mogły tylko właśnie na bieżąco wychodzić w trakcie roku szkolnego. Chodzi mi o to, żeby to miało dla nich sens. Kreolandia to dla mnie pewien stan działania. Tak jak trochę dzieciaki zasugerowały to poprzez nazwę Kreolandii, że chyba bardzo ważną cechą jest to właśnie wpływanie na tą kreatywność. Będą mogły pod wpływem tego zobaczyć, że mogą sami sobie zrobić mebel, albo na przykład wyobrazić sobie, że sami mogą pomalować ściany i to może zaistnieć w przestrzeni publicznej. I to nie jest wcale nic złego, to jest tylko ich inwencja i jakiś taki właśnie przejaw kreatywności. Mogą coś robić w tej przestrzeni, nie tylko być w szkole, przychodzić do szkoły i wychodzić. Głównie chodziło nam o to, żeby jak ja będę przyjeżdżał, to żeby zasiać te ziarno, później żeby było kontynuowane przez właśnie gości i innych nauczycieli i żeby była drążona właśnie ta sprawa tej zawiązania tej społeczności.